Brytyjski rząd chce pomocy sieci komórkowych w walce z koronawirusem. Rząd Wielkiej Brytanii prowadzi rozmowy z operatorami telefonii komórkowej na temat uzyskania dostępu do danych o lokalizacji użytkowników, aby sprawdzić, czy przestrzegają oni zaleceń dotyczących zachowywania dystansu społecznego, podał dzisiaj dziennik The Times. Jak wyjaśnia gazeta, możliwość analizowania lokalizacji telefonów komórkowych może pozwolić urzędnikom na zbadanie, w jaki sposób ludzie reagują na zalecenia dotyczące ograniczenia kontaktów oraz przemieszczania się. Może to pomóc rządowi w ustaleniu, czy jego instrukcje są przestrzegane lub czy konieczne jest wprowadzanie dalszych restrykcji. Według stacji Sky News, rząd jest szczególnie zainteresowany tym, jak przemieszczają się ludzie w Londynie, gdzie jest najwięcej zakażeń. Prowadzenie takich rozmów potwierdziły firmy BT, która jest właścicielem sieci EE oraz O2. Rzecznik O2 potwierdził, że firma może dostarczyć modele, które pokażą przemieszczanie się ludzi. Jednak dodał, że nic nie zostało jeszcze uzgodnione, a rozmowy były na wczesnym etapie. Zastrzegł też, że na podstawie tych danych nie można zidentyfikować i prześledzić poruszania się indywidualnych użytkowników. W podobnym tonie, podkreślając kwestię ochrony prywatności użytkowników, wypowiedziała się rzeczniczka BT. Jak pisze The Times, jakakolwiek wzmianka, że firmy technologiczne przekazują dane użytkowników bez ich wyraźnego poinformowania o tym, zapewne podniesie kwestię ochrony prywatności, ale eksperci twierdzą, że w celu powstrzymania wirusa może zaistnieć konieczność zawieszenia normalnych procedur. The Times zwraca również uwagę na kwestię użyteczności takich danych. Bluetooth pozwala określić lokalizację z dokładnością do od 2 do 3 metrów, ale w przypadku nadajników GPS dokładność wynosi już 10 metrów, przez co jest to mało przydatne w określaniu, czy ludzie znajdują się zbyt blisko siebie. Jednak jak pisze gazeta, inne kraje już korzystają z danych firm telekomunikacyjnych, aby przekazywać dane o lokalizacji użytkowników, którzy mogą mieć koronawirusa. W Korei Południowej ludzie otrzymywali alerty tekstowe, zawierające szczegółowe informacje, gdy ktoś z COVID-19 zbliżał się do nich. Internet zalewa fala najróżniejszych teorii dotyczących obecnej pandemii. Coraz więcej jest spekulacji na temat ukrytego celu stojącego za jej wywołaniem bądź ignorowaniem. Mieszkańcy praktycznie wszystkich krajów zostali zmuszeni do kwarantanny, przeradzającej się powoli w terror sanitarny. Nie każdy jej przestrzega, ale ci, którzy tego nie robią, są pociągani do odpowiedzialności karnej. W pośpiechu opracowywana jest szczepionka, która ma zatrzymać rozprzestrzenianie się pandemii, z powodu której zakażonych zostało już ponad 220 tysięcy osób, z czego ponad 9 tysięcy już zmarło. Pojawiają się jednak wątpliwości dotyczące tego, czym ta szczepionka będzie. W sieci funkcjonuje teoria mówiąca o tym, że ma ona zawierać substancję, w której znajdować się będzie zdigitalizowane samoreplikujące się RNA. Dzięki niej ma być ponoć możliwe wykorzystywanie bezprzewodowej technologii mikrofalowej fal milimetrowych telefonii komórkowej 5G o częstotliwości 60 GHz, która odpowiada wibracjom molekuł wody w naszych organizmach. Skutkiem ataku na organizmy ludzi i zwierząt wiązkami liniowymi tego promieniowania może być zdalne wyłączenie funkcji różnych organów, płuc, serca itd. Jeśli organizm ludzki to maszyna biochemiczna działająca na zasadzie przepływu impulsów elektrycznych w nanoskali, to tego typu promieniowanie może bardzo poważnie zakłócić pracę ludzkich narządów i wywołać śmierć na żądanie dowolnej ilości osób. Będzie to oznaczało, jeśli to prawda, że od momentu globalnej akcji szczepienia na SARS-CoV-2 grupa trzymająca władzę będzie mogła w białych rękawiczkach depopulować świat, a społeczeństwo uzna, że śmierć poszczególnych osób jest naturalna, tak samo jak za naturalny uznaje się fakt istnienia nowotworów, których nikt przecież nie identyfikuje jako narzędzia ukrytego ludobójstwa. Gdyby okazało się to prawdą, oznaczałoby to, że rządy tylko symulują demokrację i troskę o obywateli.